Oblicz odpowiedź podaj w najprostszej postaci. Mamy obliczyć logarytm o podstawie 27 z liczby 81 pierwiastków z 3. Nazwijmy ten logarytm n i zastosujmy definicję logarytmu. Logarytm o podstawie a z liczby b to jest liczba c, wtedy gdy a do potęgi c wynosi b. Naszą podstawą, czyli naszym A, jest tutaj 27. Nasze C to jest to, co występuje po przeciwnej stronie niż logarytm. Czyli w naszym wypadku po lewej stronie mamy logarytm, po prawej jest literka N, czyli to jest nasze C. Czyli podnosimy 27 do potęgi N tej. I to jest równe naszemu B, czyli tej liczbie, z której liczymy logarytm. W naszym wypadku będzie to 81 pierwiastków z 3. Aby rozwiązać takie równanie z niewiadomą n, poszukamy wspólnej podstawy. W tym wypadku jako podstawę wybiorę liczbę 3, czyli 27 zapiszemy jako 3 do potęgi trzeciej, i samo 27 było jeszcze podniesione do potęgi n, więc 3 do trzeciej również podnosimy do potęgi n. 81 to jest 3 do potęgi czwartej. Natomiast pierwiastek z 3, to jest 3 do potęgi 1/2. Po lewej stronie wykładniki będziemy mnożyć, czyli dostaniemy 3 do potęgi 3n, a po prawej stronie wykładniki będziemy dodawać, czyli dostaniemy 3 do potęgi 4 i 1/2. Ponieważ funkcja wykładnicza jest funkcją różnowartościową, czyli jeżeli wartości tej funkcji są takie same, to argumenty również muszą być takie same. Inaczej spójrzmy na to w ten sposób. Lewa struna równa się prawej. Podstawy są takie same, więc wykładniki również muszą być identyczne. Czyli z tego wynika, że 3n wynosi 4 i 1 druga. Teraz mamy do rozwiązania zwykłe równanie liniowe. Między trójką a n jest mnożenie, czyli będziemy obustronnie dzielić przez 3, czyli po lewej stronie dostaniemy n. Pamiętamy, że dzielenie przez 3 to jest mnożenie przez 1 trzecią, więc zamieńmy to na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 2 razy 4 plus 1, to nam da 9 drugich, razy 1 trzecia. Możemy 9 i 3 skrócić. W mianowniku dostaniemy 1, w liczniku 3, czyli nasze n wynosi 3 razy 1 to jest 3 i 2 razy 1 to jest 2, czyli 3 drugie. Stąd nasz logarytm wynosi 3 drugie.